Na kanale macie właściwie wszystkie najbardziej aktualne konkursy NBA jeśli chodzi o oczami dunkera jak również wiele z tych starszych ale gdzieś po środku o dziwo nie ma na moim kanale konkursów sadów z 2017 roku siemanko wszystkim zapraszam na niedzielę czyli jak niedziela to oczami dunkera i znów Oceniamy wsady, ciśniemy po gościach, mówimy co jest fajne, co jest dobre, co jest trudne, a co nie. Dlatego warto zostawić łapę w górę i subskrypcję i komentarz, bo wtedy biedne dzieci w apryce dostają grosika yy, i w ogóle wszyscy się cieszą. wasze rodzice, ja się cieszę, moi rodzice, rodzice rodziców też się cieszą. Także zapraszam Was na dzisiejszy seans. I od razu mówię, że jesteście, jeżeli jesteście. Fanami tego kanału, i jeśli zostawiliście już tą łapkę w górę, zostawiliście już tą subskrypcję i ten komentarz to możecie zostawić 5 złotych naprawdę 5 złotych. Nie kupicie sobie browara, nie kupicie sobie fajek, ale za to możecie na Patronite wesprzeć mój kanał, nasz kanał, bo to jest wspólny kanał. Także zapraszam. Na konkurs sadów NBA 2017. Jeśli chodzi o uczestników, kogo tu mamy? DeAndre Jordan, Glen Robinson III, dobrze mówię, bo on jakoś tak dziwnie się nazywał. Tak, Glen Robinson III, Derrick Jones Jr. i DeAndre Jordan, ale dobra, nieważne, DeAndre Jordan z pierwszym Wsadem. i muszę Wam coś powiedzieć. Przewinę sobie tu już na samym początku. Słuchajcie, tak. Nie znalazłem pełnego konkursu wsadów w sensie z próbami nieudanymi. Ja pamiętam ten konkurs wsadów, i na przykład tak jak tutaj DeAndre Jordan robi wsad, to to nie było w pierwszej próbie. Dlatego ja nie mogę tak za bardzo się odnosić do oceny, bo nie pamiętam w której próbie było to w ogóle wykonane. Więc oceniam to, co właściwie tutaj widzimy. <laughs> więc pierwszy wsad nad stolikiem DJ-skim z DJ-em Kaledem. dj jak on tu mówi zawsze, DJ Kalet. I co to jest właściwie za wsad? Będę sobie zwalniał. Podejrzewam, że miałby to być windmill nad stolikiem, nad DJKą. Kalet sobie jeszcze nagrywa tutaj ten wsad, ale nie jest to windmill. DeAndre Jordan ma tyle wzrostu, że żeby zrobić Windmilla, ta piłka powinna być zdecydowanie wyżej. On je łapie na ziemi i po prostu wyciąga ją do góry. Sam wsad w sobie jest słaby, przeciętny. No wiadomo, że fajne foto będzie. Kalet też tam robi robotę, ale teraz już zatrzymuje się znowu. Na czym się to zatrzymuje na ocenach, żeby nie było, że się zatrzymuje na pasach, bo mogę też tak powiedzieć. Albo zatrzymuje się w trakcie stosunku nieważne. I teraz tak ósemki i dziewiątka. Za takie coś, Alonso Morning. Dziewiątkę to ty możesz dać, jak Vince Carter cię posterował przy tych filmik, przy tych wsadach, ale nie przy czymś takim. <laughs> Według mnie dość przeciętny yy, wsad i nie ratuje tego nawet DJ Khaled. Glen Robinson trzeci, syn dwukrotnego Alstara, czy tam mistrza NBA, co tam było, nie pamiętam. No i uwaga, jest to ten rok, gdzie z Glenem Robinsonem najwięcej zdjęć to sobie zrobił właściciel Team Flight Brothers, czyli Chuck Millian, czy tam MacMillian Millian. Bo oni się wtedy oczywiście wybali, jako wielcy, trenerzy, gości w NBA i nauczyli go tyle push co właśnie tutaj widzimy. T-double-up push-off. T-double-up push-off nad dwoma osobami. Nie taki do końca T-double-up, bo wsadzony jedną ręką. I ani to nie jest windmill, ani to nie jest T-double-up. Po prostu wsadzenie jedną ręką. Oczywiście push-off jest na tyle mocny, że mamy tutaj głowę przy obręczy, aż musiał się odchylić. Moc taka średnia, ale jury nie kuma, o co chodzi z tymi odpychami i jest oczywiście zesrana, tym bardziej, że no są dwie osoby, jedna nad drugą i ogólnie komicznie mi się na to patrzy znaczy komicznie, dla nieświadomej osoby zajebiście ale patrzcie w jakim rozkroku, boxquacie na dole jest Chase Skinkis gość oczywiście z Team Flight Brothers i niższy gość na górze więc wcale nie robi to jakiegoś wrażenia. No niech sam się wyprostuje, niech wyprostuje osobę na górze. No to będzie to wyglądać inaczej. push -off bardzo widoczny, mocno pcha yy, rękami w dół. Ja byłem strasznie wkurwiony, strasznie wkurwiony, że Team Flight Brothers wpierdala się do... o jest w dziesiątki. Wpierdala się do konkursu NBA i oni uczą ich push offów, Goście w NBA mają taki potencjał, że mogą robić sobie wszystko bez push-offów, więc nie uczcie ich takich rzeczy. Derek Jones Jr., którego każdy chciał zobaczyć też na konkursie, bo był niesamowitym liperem, gliderem i robił niesamowite paki, niesamowicie długi, naprawdę bardzo dobry stylowo. Zresztą wygrał 2020, ile nam? Nieważne, 2022, yy, ale. Nie 2022, 2021. Ale pierwszy wsad jego, oceńmy sobie. Nie był oczywiście w pierwszej próbie. Jest to odpych. Bardzo widoczny. Nie jest to dwoma rękami. Jest to taki tomahawk jedną ręką nad trzema, tak? Trzy osoby? Cztery. Nad czterema osobami. No ale niestety ta prawa ręka jest bardzo tutaj widoczna i boli też to, że oni tutaj to widzą. A przy tamtym T-Double Lapie, gdzie dwoma rękami gość się odpycha, nie widzą. I tam gość dostał dziesiątki, a tu dostajemy same dziewiąteczki. No wiadomo, że druga próba, czy tam trzecia, już nie pamiętam, która to była. Yy, ale no, pff, jury doedukować się. Ciekawa historia jest tutaj z Aaronem Gordonem, który nie był w pełni sił, bo miał jakąś kontuzję. Nie pamiętam, czy kostka, czy coś tam z ręką, chyba kostka. Ale mogę się pomylić. Jaki mamy tutaj mixtape, taki mam. I jest to tak zwany Drone Dunk. Piłkę hmm, podnosi do góry dron z takimi zaciskami. On wypuści tą piłkę. Piłka ma mieć bounsa. No i Aaron ma zrobić pakę. Nie było to oczywiście w pierwszej próbie, pamiętam. Ale tu już jest udana próba. Gwóźdź pod nogą. Ale zauważcie. On sobie może pozwolić na to, że pomimo tego, że piłka się nie odbiła, według mnie ten dron powinien być wyżej i ta piłka powinna się odbić wyżej. On to łapie praktycznie na ziemi, więc nie miał tutaj możliwości, żeby rozwinąć swoje skrzydła. I szczerze, ale szczerze, no popatrzcie sobie, nie pamiętam, która to próba była. Ósemki, siódemki i dziesiątki za odpychy. No wiem, podmogą jest bardzo popularnym wsadem, bardzo przemielonym we wszystkich możliwych postaciach widzianych tutaj od 2000 roku właściwie, bo w 2000 roku Vince wsadził z dwóch nóg, więc odnoszę się do dwóch nóg. Widziany no po podaniu od kogoś, od, we wszystkich możliwych sposobach. No ale to jest troszkę krzywdzące, gdy pushofy gdzieś tam potem gurują, nie? 38, niziutko. No i słuchajcie, w kolejnej rundzie. Aaron Gordon próbował rozjebać wszystkim czaszki, próbując 360 pod dwoma nogami z naskoku lewa prawa, i wcale nie było daleko. Gdyby to siadło, to byłaby jedna o ile nie najlepsza paka w historii NBA, o ile by była wykonana, oczywiście, w pierwszej próbie. Spójrzmy jeszcze raz, co on tutaj robi. Obraca się w lewą stronę, z lewej przekłada pod dupą do prawej. No i złośliwość, że wypadło. No żałuję, znaczy żałuję. Widzieliśmy, że potrafi ten wsad robić, bo potem wyszły materiały, gdzie on przecież trenuje ten wsad przed konkursem i wsadzał to. Rozjebałby tym wszystkim czaszki. I to tylko potwierdza nam, że Aaron Gordon jest jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym dunkerem. Konkursowym, jaki kiedykolwiek był Na konkursie NBA Samo to, że goście dali mu siódemki Za spudłowany wsad Mindfuck No i kto, drodzy Państwo DeAndre Jordan, który przyzwyczaja Nas przecież do tego, że Przyzwyczaił nas do tego Że jego wsady mają niesamowity zasięg Niesamowite pierdolnięcie Wposteryzuje wszystkich Robi takiego Kondona Prawie że Lejapa, 360 pod nogą, reverse. Wszystko spoko, gdybyśmy kilka lat wcześniej nie widzieliśmy tego u niższego pola George'a. Potem rok później widzieliśmy to u Derek... Y, Denisa Smitha Juniora. Więc no, bardzo słabo wykonany wsad, ale to już nie jest słabo wykonany wsad. To jest zajebiście wykonane przez derricka Jonesa Juniora pod nogą, od boku, tabli... C. Niesamowicie wysoko złapał, dobry styl, świetna siła, ładna sylwetka, mega odległość. Tu, o ile bym dał dziesiątkę, to o ile w 2021 roku, tak nie chcę skłamać, jak wygrał z Gordonem, no to zastanowiłbym się, czy dałbym 52 raz za ten wsad, bo raczej pokazał bardzo podobne paki do tego, co już wcześniej widzieliśmy. W kolejnej rundzie Glenn. Junior, będę sobie tak mówił, bo będzie yy, prościej. Glen Junior robi 360 windmilla z blindfolded, można powiedzieć blindfolded, nie? Blindfold, chuj wie jak. Czyli generalnie zasłonił sobie łokciem yy, twarz. Wszystko spoko, tylko że do samego końca widzisz obręcz i dopiero przy opadaniu, jak już piłka właściwie wsunęła się do obręczy, bo było bardzo nieczysto wykonane yy, to podejście. No, dostajesz co? Ósemki i dziewiątkę. Peyton dał Ci za to dziewiątkę. No, średnio. I runda finałowa, o ile dobrze pamiętam. I widzę Team Flight Brothers. Chuj wam w dupę za to, że nauczyliście go 20 push-offów na konkurs. I robi tutaj Windmilla push nad Polem George'em. I dają mu za to dziewiątki i ósemkę. Spójrzmy sobie jeszcze raz, czy jest puszofik? No, jak nad takim wysokim typem, nadgarstki na głowie wiszą, aby ci nie być puszow? Oczywiście, że jest. Raz go widać mniej, raz mocniej, ale spójrzmy przy łapaniu. Jest pchnięcie, tak jest. W przód głowy wysokość dobra, ale wykończenie było naprawdę. Dobre, nie jest to piękny windmill w sensie prosta ręka, jakiś cudnie wykonany, odległość i tak dalej. No cóż, ocenianie jest jakie jest, i nie wiem czy to odejmować punkty za push -offy. I Derek Jones Jr. znów używa ludzi. Mamy tutaj double upa nad trzema osobami, ale Derek sobie zjebał tu jedną rzecz. Ja nie wiem czy on jest świadomy tego, czy nie wie o tym, ale spójrzcie. Jezu, znowu ten łysy gość z Team Flight Brothers. Pochuj się on tam wpierdala? Chciał być po prostu chyba na tym wsadzie. Jest za niski do tego wsadu dla Derricka Jonesa Juniora. Problemem tu nie była ilość osób, bo ją jesteś w stanie zrobić na czterema, nad pięcioma. Chodzi o to, że ty nie możesz rozwinąć tutaj maksymalnej wysokości, bo zaczynasz to przekładać już praktycznie w połowie skoku. I z taką wysokością... Nie wejdzie ci ten double up. I gość dostaje ósemki za pudło. Jury jest niepoważne. I nie wiem, co tutaj mogę więcej powiedzieć. Drodzy Państwo. Yy, wiecie co? Mam tu tak dziwnie zmontowany ten konkurs. No z tego względu, że wiecie... Yy, nie znalazłem całego. Mam nadzieję, że to jest dobra kolejność i to, co oceniam, jest dobrej kolejności, ale oceniamy to, co jest. Więc w kolejnym, nie wiem czy to jest już finał, czy jak to wygląda, Derek Jones Jr. robi fenomenalne, według mnie, bardzo dobre, może nie fenomenalne, bardzo dobre pod nogą z dystansu. Stać go, według mnie, na to, by to zrobić nawet z osobistego, a zobaczcie, kto mu podaje, nikt inny jak Jordan Kilganon. I naprawdę mega siła stylowo, mega styl i bardzo dobry wsad. I według mnie, naprawdę te paki w konkursie Derek Jones Jr. miał lepsze, no ale tam było pudło? Chyba było pudło przy tym double upie. Czy on double upa na to zmienił? Chyba zmienił na to double upa, więc się wszystko wyjaśnia. No i niestety, Glenn Robinson nauczony... Przez Team Flight Brothers, wielkich trenerów, 20 rodzaj push -offów robi właściwie ten sam wsad co w pierwszej rundzie. No tam, co prawda, jedną ręką wsadził, a teraz zrobił dwoma rękami tego t Lapa czyli powiedzmy pompkę nasującą sobą. Gordon patrzy i nie wierzy, bo myśli sobie, dawał nad, pod dupą, nad maskotką. No i spójrzmy sobie. Jest push-off srogi, widzicie, jak on się tu odpycha. Pcha, wysokość, głowa nad obręczą, oczywiście. No i czysto gwóźdź. No wykonanie jest bardzo do dobre, ale Puszow jest również przepotężny. Piłka szybciej przyjebała w parkiet, chociaż niż on wylądował. No i ten wsad właściwie no zagwarantował mu. No ale patrzcie, dziesiątki kolejne. To jest bardzo dziwny konkurs. I ja pamiętam, ja byłem bardzo wkurwiony, nawet gdzieś tam w komentarzu napisałem na Team Fight Brothers, że po chuj ich wszystkich uczął push -offów. No, ale odpowiedź Team Fly Brothers to jest oczywiście, o oni zmieniają konkurs sadów na lepsze. Dzięki, dzięki nim zobaczyliśmy 20 nowych wsadów w konkursie wsadów NBA, ale dzięki bez ich pomocy zobaczyliśmy też 600 innych wcześniej wsadów nowych w NBA. Więc niech nie pierdolą głupot, drodzy Państwo. I tyle. Ten konkurs wygrywa Glen Robinson trzeci który odpierdzielił kupę push -offów. No, niestety. Tak to bywa. Pomimo, że Dunkerem był lepszy, oczywiście Jones Jr. nie wiem, czy on tam pakę miał spudłowaną, czy nie, ale chyba nie miał. No niestety, no tak to wygląda. On raczej kuma, co tu się wydarzyło. Zresztą potem wygrał swój konkurs. I tak się kończy 2017 Verizon Slam Dunk Kon Contest. Konkurs, kurwa. No nic. Dotarliśmy do końca. Dziękuję, że byliście w tą niedzielę ze mną. I ci, co są nowi na tym kanale, to oczywiście sprawdźcie sobie, bo macie bardzo dużo innych oczów Dunkera i bardzo dużo innych ciekawych materiałów na kanale, więc możecie sobie nadrobić. A ja mam tu taki drucik fajny, jak będzie 30 tysięcy ten, jak będzie 30 tysięcy subskrypcji, to taki fajny drucik. O, cicho. To no taki fajny drucik. O, taki fajny drucik komuś z Was dam. Dobra.